to jeden ze słynnych wolsztyńskich parowozów, który jak co dzień wyjeżdża na szlak w kierunku Leszna. Ale Wolsztyn to nie tylko parowozy. Od niedawna do dyspozycji pasażerów w tym mieście jest już nowy dworzec kolejowy. W tym zintegrowanym centrum komunikacyjnym nie zabrakło miejsca na punkt informacji turystycznej, poczekalnie, toaletę i oczywiście kasy biletowe. Akcentami, które przyciągają uwagę, są nietypowa wieża zegarowa, nowoczesna bagażownia i wiata na rowery. Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Wolsztynie nie byłaby możliwa bez unijnego wsparcia. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla Wielkopolski tej inwestycji wyniosło blisko 4 200 000 zł. Nowy węzeł ma zachęcać też kierowców do rezygnacji z samochodu na rzecz komunikacji publicznej. Kolejnym krokiem lokalnych władz ma być budowa obszernego bezpłatnego parkingu przy dworcu. Dzień dobry Państwu, 17 września, czyli początek dni otwartych funduszy europejskich w Wielkopolsce od 17 do 19 września. Zaglądamy teraz do Wolsztyna, miasta, które kojarzy się z pociągami, z parowozownią i nie tylko, ale także tam obecne są fundusze europejskie. Właśnie o tej obecności funduszy europejskich w tym mieście porozmawiam z Państwa i moim gościem, a jest nim burmistrz Wolsztyna, pan Wojciech Lis. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, spotykamy się właśnie ze względu na fundusze europejskie. Ta jedna z inwestycji, która się odbyła w pana mieście, to właśnie dworzec kolejowy i modernizacja tego dworca. Jak korzystają teraz z niego mieszkańcy? Tak, budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Wolsztynie to jedna z największych inwestycji ostatnich lat. I cieszy nas niezmiernie fakt, iż udało się dofinansować tą inwestycję, jakże ważną nie tylko dla mieszkańców Wolsztyna, ale także dla podróżnych turystów, którzy przyjeżdżają do nas właśnie ze środków europejskich. Inwestycja, która opiewała na kwotę prawie 13 milionów, 12 798 i tutaj dofinansowanie funduszy europejskich na poziomie 4 200. Cieszy nas to niezmiernie, ponieważ nowy obiekt, nowe centrum komunikacyjne stało się nową wizytówką naszego miasta. Też można powiedzieć, że przywróciło to Wolsztyn na tą kolejową i nie tylko mapę Wielkopolski, ale naszego kraju również? Powiem tak, my cały czas czujemy się obecni na tej kolejowej mapie, bo przecież połączenia z Wolsztyna i do Wolsztyna funkcjonują. Oczywiście cieszyłoby nas, aby tych połączeń było jeszcze więcej. Ale wspomniany budynek, który został odnowiony, on bazuje na bryle starego budynku, zyskał nowe oblicze. Są oczywiście to, co na dworcu być powinno. Są kasy biletowe, jest poczekalnia, niebawem ruszy, miejmy nadzieję, restauracja ze smacznymi posiłkami. Są też biura pod wynajem, a co najważniejsze, w budynku tym znajduje się także kino społecznościowe, również dofinansowane ze środków unijnych. No właśnie o to kino za rogiem chciałem zapytać, bo to kolejna inwestycja. Tym razem inwestycja już sensu stricto w kulturę. Tak, budynek dworca ma takie możliwości. To duży obiekt, duży budynek. Tutaj jeszcze uzupełnię dworzec kolejowy, autobusowy i właśnie to kino. Małe społecznościowe kino za rogiem. W ramach programu Kino za rogiem zrealizowane dla 28 widzów. Jestem przekonany, że korzystać z niego będą nie tylko nasi uczniowie, ale także osoby, które na tym dworcu zatrzymały się, podróżują dalej lub do Wolsztyna przyjechały. Z tego co pamiętam, pokazywaliśmy Kino za rogiem właśnie w naszym cyklu magazynów o funduszach europejskich Zmieniamy Wielkopolskę. To był trudny okres wtedy dla branży kin, bo to był okres pandemii. Ale z tego co pamiętam, tutaj Kino za rogiem i Wolsztyn radził sobie w tym przypadku bardzo dobrze. Czyli to kino cieszy się dużym zainteresowaniem, prawda? Kino cieszy się dużym zainteresowaniem i muszę powiedzieć, podczas pierwszego dnia, kiedy kino otworzyło się na zewnątrz, kiedy te warunki związane
z obostrzeniami pozwoliły nam zaprosić widzów. Przerosło to nasze najśmielsze oczekiwania. Tego pierwszego dnia prezentowaliśmy bajki dla najmłodszych. Musieliśmy zwiększyć ilość seansów. Tylu było chętnych. To nie tylko inwestycje z funduszy europejskich w kolej, w nową infrastrukturę, w kulturę, ale także coś dla seniorów, ponieważ powstał Dzienny Dom Opieki Senior Plus. Coś więcej na ten temat byśmy chcieli usłyszeć od pana. Jak tak, to działa, Olsztynie, jak to funkcjonuje? W Olsztynie funkcjonuje już od kilku lat i to funkcjonuje z powodzeniem. Dzienny Dom Senior Plus, miejsce, które długo było oczekiwane w Olsztynie, 30 podopiecznych, dodam, iż lista rezerwowa. Wspaniała atmosfera, wspaniała inicjatywa, niedaleko przedszkole i żłobek, miejsce takiej prawdziwej integracji pokoleniowej. Temu ma też służyć to miejsce, to jest też odpowiedź, jak już słyszeliśmy, na potrzeby mieszkańców. Tych seniorów w Olsztynie jest sporo? Szanowni Państwo, chyba jak w każdej miejscowości seniorów jest sporo. Zależy nam na tym, aby nie pozostawali oni zamknięci w domach, aby wychodzili na zewnątrz, aby jak najdłużej cieszyli się możliwością spotkania się z innymi i spędzali ten czas również pod opieką. Te trzy inwestycje, o których wspomnieliśmy, to takie oczywiście wybrane inwestycje, z których skorzystał Olsztyn w ostatnich latach, bo tych inwestycji jest znacznie więcej i są one widoczne w przestrzeni miejskiej, prawda? Te inwestycje są widoczne w przestrzeni miejskiej. Odczuwamy ten zastrzyk środków unijnych. Powiem tak, w dobie, kiedy samorządy liczą i oglądają z każdej strony każdą złotówkę, tego typu pomoc jest naprawdę czymś wielkim, wspaniałym i dzięki tym środkom udaje nam się realizować inwestycje, na które pewnie mieszkańcy musieliby jeszcze trochę poczekać. To jakie jeszcze inne inwestycje dzieją się teraz w Olsztynie lub niedawno były zakończone, z których korzystają mieszkańcy, bo czytałem i widziałem też chociażby ścieżki rowerowe. Tak, wspomnę tutaj chociażby o projekcie Rower Miejski. I w ramach tego projektu, również dofinansowanego ze środków z Urzędu Marszałkowskiego, powstanie oświetlenie drogowe ścieżki rowerowej. Co najważniejsze, powstanie po raz pierwszy w Olsztynie rower miejski. Najpierw 3 stacje. Zakładamy oczywiście, iż sukcesywnie będziemy zwiększać ilość pojazdów, jak również tych stacji. I trzecie zadanie, które będzie zrealizowane w ramach tego projektu, to ciąg pieszo-rowerowy, dosyć krótki, około 300 metrów, ale też jakże ważny w okolicach zintegrowanego centrum komunikacyjnego. A z tego roweru miejskiego już korzystają mieszkańcy? Już widać to duże zainteresowanie? Ta inwestycja to inwestycja, tak powiem, najmłodsza. Ona rusza w tej chwili. Tutaj mieszkańcy będą mogli korzystać dopiero w przyszłym roku. Natomiast w budynku dworca cały czas do tego obiektu wracamy. Wspaniały, zachęcam, żeby przyjechać, żeby zobaczyć. Już znajduje się rowerownia, ale także będzie tam zlokalizowana stacja roweru miejskiego, skąd będzie można wyruszyć nie tylko do parowozowni, ale także do innych ciekawych miejsc na terenie miasta Olsztyna. Jak widzimy, fundusze europejskie odmieniają Olsztyn, ale też i całą Wielkopolskę, co dzisiaj pokazujemy Państwu na antenie telewizji WTK. Bardzo dziękuję za spotkanie Państwa i moim gościem był Wojciech Lis, burmistrz Olsztyna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A Państwo zostańcie jeszcze z nami, bo dni otwarte funduszy europejskich cały czas trwają i odwiedzimy jeszcze inne miejscowości na terenie naszego województwa, by pokazać, jak fundusze europejskie zmieniają Wielkopolskę. Do zobaczenia.